Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Maslo. Blisko rok temu nagrałem taki filmik, w którym właśnie budowałem sobie w tej obudowie komputer. Jest to obudowa NZXT H1. W sumie to od tego czasu na temat tej obudowy zrobiło się dużo takiego negatywnego szumu, zwłaszcza po takich newsach, które głosiły, że obudowa może zająć się ogniem. Otóż nie sama obudowa jest tutaj przyczyną, a przedłużka PCI Express czy Reaser PCI Express, jak to niektórzy wolą. Chciałbym się troszeczkę ustosunkować na początku do tej sprawy. Jeżeli o mnie chodzi, to ja dostałem zestaw naprawczy bardzo szybko i zastosowałem go praktycznie z dnia na dzień. Więc u mnie to ryzyko zostało znacznie zminimalizowane, aczkolwiek jak się potem okazało, nie jest to też rozwiązanie idealne. Ta obudowa mi się bardzo podoba i nie licząc tego problemu z Reaserem, no to jak dla mnie była spoko, jednakże jest inny problem, mianowicie hałas. Ja wiem, że hałas to brzmi trochę jak problemy pierwszego świata, ale fakt, w tym pierwszym teście, który przeprowadziłem, sprawdzałem tą obudowę z GTX-em 970 i z RTX-em 2060 Super. I przy takich kartach graficznych ta obudowa sobie radzi bez problemu. Ale w momencie, gdy wrzuciłem tutaj 2080 Super albo 3070, no to się robił piekarnik. A zresztą sami posłuchajcie. Tu jest mikrofon. Tu jest mikrofon. Ok, więc my dzisiaj będziemy przenosili kompa z tej obudowy NZXT H1 do tej obudowy, która nazywa się Cooler Master NR200P. Ogólnie to jest jedna z lepszych obudów typu Small Form Factor, jakie można tu i teraz kupić. Ma naprawdę super kompatybilność i jeszcze lepszą wydajność cieplną i po prostu komputer jest super cichy. Nie tak dawno temu przygotowywałem materiał na temat obudowy Cooler Master NR200 na Morele TV. Jest to bardzo podobna obudowa, zresztą te różnice sobie też omówimy dzisiaj, ale gdyby ktoś z Was był zainteresowany tym troszeczkę tańszym wariantem, to tutaj Was odeślę do karty. Możecie sobie zerknąć. Tam też było dużo kart sprawdzanych i tych, a dzisiaj się zajmiemy takim procesem przekładania. Ja Wam trochę opowiem o tej budzie i czy finalnie jestem zadowolony z efektu. Ok, a teraz nie przeciągając dalej, zerknijmy na to, co możemy znaleźć w pudełku. Więc przede wszystkim to, co wyróżnia się w modelu NR200P, to jest dodatkowy opcjonalny szklany panel, który się tutaj pojawia. Znajdziemy także obudowę, która w tym przypadku jest w kolorze białym. Znajdziemy komplet śrubek, czy też dwa wentylatory 120 mm. Co do budowy, tej obudowy jest naprawdę całkiem spoko. Mamy boczne panele, które posiadają filtry kurzowe i są mocowane na bolcach zatrzaskowych, więc bardzo prosto się montuje czy demontuje. I co fajne, obudowa też ma bardzo prosto ściąganą górę czy dół. I powiem Wam, że to znacząco upraszcza montaż takiego komputera i możemy także sobie ściągnąć front tej budy, w którym możemy zamontować dwa dyski 2,5-calowe. No i bez tych wszystkich paneli obudowa wygląda trochę jak taki golas, bardziej powiedziałbym jak taka rama, do której można dopiero domocować kolejne części. Ale jak mówiłem, jest to bardzo spoko, bo naprawdę stosunkowo prosto się buduje. A to nie zawsze jest reguła w przypadku takich malutkich obudów. W zestawie mamy także ramkę, która umożliwia zamocowanie chłodnicy 120, 240 czy nawet 280 mm, albo zamiast nich możemy sobie zamocować jeden dysk 3,5-calowy. Tak jak mówiłem też wcześniej, sporym jak dla mnie czynnikiem była też kompatybilność sprzętu, bo tak się składa, że ta obudowa bez problemu jest w stanie pomieścić 3-slotowe karty graficzne do aż 330 mm długości. Dodatkowo, jeżeli chodzi o chłodzenie powietrzne, to maksymalna jego wysokość może być 155 mm. Mamy do wyboru zasilacze SFX-L albo troszeczkę mniejsze SFX-y i możemy sobie regulować koszyk zasilacza w zależności od wyboru. Jednak należy pamiętać o tym, że gdy tak jak ja zamocujecie sobie zasilacz SFX-L, czyli ten trochę większy, niestety tracimy możliwość zamocowania jednego wentylatora u góry, więc z dwóch będziemy mieli do dyspozycji tylko jeden. No i myślę, że w tym miejscu też warto byłoby omówić te różnice w modelu NR200 bez literki P i NR200P.
Otóż NR200P na dobrą sprawę różni się tym, że dostajemy ten opcjonalny szklany panel, który możemy sobie zamocować, jeżeli chcielibyśmy wyeksponować to, co mamy w naszej obudowie, a także zyskujemy możliwość wertykalnego mocowania karty graficznej. To są tak naprawdę dwie różnice, które się sprowadzają. No i jeszcze to, że dostajemy dwa wentylatory 120 mm, a nie jeden, jak w przypadku NR200. Generalnie przenoszenie komputera z NZXT H1 do tego Cooler Mastera było całkiem proste. W sumie to największym wyzwaniem, jak dla mnie, było wymocowanie zasilacza SFX-L, który był w zestawie z NZXT. Jest to całkiem spoko zasilacz, bo ma 650 W i certyfikat 80 plus Gold, więc stwierdziłem, że nie będę bez sensu kupował kolejnego małego zasilacza, tylko wybebeszymy ten, który był w zestawie z H1. Generalnie cały proces budowy w NR200 jest naprawdę mega przyjemny i jest naprawdę prosty, jak na obudowę Small Form Factor, co niestety nie zawsze jest regułą. I teraz chciałbym troszeczkę podyskutować na temat tego, czy ten szklany panel ma sens. Szklany, opcjonalny panel, który możemy zamocować. Moim zdaniem tak, on ma sens, ale tylko pod jednym warunkiem. Dobra, może pod dwoma warunkami. Na papierze brzmi to spoko, możemy pokazać to, co mamy w obudowie. Jest to w sumie teraz już można powiedzieć standard w większych obudowach, więc dlaczego by z niego nie skorzystać? Otóż okazuje się, że gdy zdecydujemy się na szklany panel, tracimy w ogóle kompletnie możliwość zamocowania I/O na tej bocznej ramce, którą pokazywałem Wam wcześniej. Możemy co prawda zamocować chłodnicę na dole komputera, jednakże jak pokazywałem Wam w ostatnim materiale, nie należy tego robić w większości przypadków zestawów all-in-one. Nie będę się tutaj rozwodził dlaczego, możecie sobie zobaczyć mój film, który ostatnio nagrałem na ten temat. W każdym razie nie jest to idealna sprawa, więc szklany panel jest ok wtedy, jeżeli zdecydowalibyście się na powietrzne chłodzenie procesora. Wtedy jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o mocowanie wertykalne karty i szklany panel, jest to, można powiedzieć, śmierć dla karty graficznej, bo po prostu będzie się ona najzwyczajniej w świecie dusić. Natomiast wydaje mi się, że to zastosowanie spisałoby się też całkiem nieźle na custom lobby. Gdyby ktoś z Was chciał sobie zbudować swoje własne chłodzenie cieczą, takie niestandardowe, to jak najbardziej. Myślę, że wtedy szklany panel faktycznie ma dużo, dużo sensu. I wtedy też można sobie wertykalnie zamocować kartę graficzną, i będzie to działało całkiem spoko. Oczywiście teoretycznie istnieje również możliwość zamocowania wertykalnie karty graficznej z meshowym panelem, jednakże jak mówiłem wcześniej, jest to zła konfiguracja, gdy mamy chłodnicę I/O na dole urządzenia, bo mamy zbyt wysokie ciśnienie i zażynamy sobie pompę, więc moim zdaniem to wertykalne mocowanie karty graficznej, które jest dostępne w tym obudowie, tak naprawdę powinno się ograniczać tylko i wyłącznie do custom loopa. Ja nawet Wam powiem szczerze, że chciałem tutaj troszeczkę złamać swoje zasady i mimo wszystko sprawdzić taką konfigurację, ale niestety napotkałem na pewną przeszkodę, mianowicie kable z zasilacza NZXT, które miałem, po prostu były za krótkie. I nie mogłem po prostu podpiąć karty graficznej. Przepraszam, jeżeli ktoś z Was liczył tutaj na bardziej szczegółowe testy tej konfiguracji, ale tak jak mówię, z samej teorii wynika to, że raczej nie powinno się tego robić moim zdaniem, chyba że ktoś z Was zdecyduje się na jakieś niestandardowe chłodzenie. No i gdyby ktoś z Was, tak jak ja, miał dylemat, czy kupić NR200P czy NR200, ja osobiście wyrobiłem NR200, bo tak jak mówiłem, szklany panel jest spoko wówczas, gdy chcemy powietrzem chłodzić procesor i wtedy chcemy po prostu wyeksponować swoje komponenty, to jest wtedy ok. Albo gdyby ktoś z Was chciał robić sobie custom loopa i również go ładnie pokazać, to myślę, że też jest to spoko opcja. I chciałbym tutaj jeszcze zwrócić Waszą uwagę na konfigurację wentylatorów i jak ja je zrobiłem. Zrobiłem je zresztą bardzo podobnie jak na filmie na Morele, którym pokazywałem konfigurację. Mianowicie zrobiłem taki grawitacyjny ciąg, to znaczy dałem wentylatory na dole obudowy, tak aby wciągało chłodne powietrze od spodu, i wyrzucało je górą, gdzie był jeszcze jeden wentylator wspomagający, więc mieliśmy fajny grawitacyjny ciąg powietrza, i to znacząco pomaga temperaturom. Powiem Wam, kupiłem sobie nawet specjalnie takie fajne wentylatory Arctic Cooling, które uchodzą za całkiem niezłe, jak za swoją cenę, i są naprawdę bardzo cichutkie. Jednakże okazuje się, że z RTX-em 2080 Ti, którego testowałem, wszystko było spoko. Tak, mój RTX 3070 był dosłownie kilka milimetrów za gruby, i nie chciało się zmieścić, więc koniec końców i tak musiałem wrócić do moich niebieskich Deep Cooli w przypadku tej karty graficznej, które niestety są sporo głośniejsze.
ale i tak ogólnie z wyników jestem zadowolony. Właśnie, a propos wyników, przejdźmy sobie do nich. Tak więc zerknijmy najpierw na obroty kart graficznych, które były poddawane stres testom. Widzimy tutaj czarno na białym, że w Cooler Masterze NR200 wraz z dodatkowymi wentylatorami na dole, no są to wartości znacznie niższe i powiem Wam, tak samo niższe są też wyniki temperaturowe. W przypadku RTX-a 3070 byliśmy w stanie zbić 5 stopni, a w przypadku 2080 Ti aż 8. Słuchajcie, i to jest naprawdę kosmiczna różnica. Nawet jeszcze bardziej kosmiczną różnicą jest to, gdy popatrzymy sobie na generowany hałas. Więc ja naprawdę jestem niesamowicie zadowolony z hałasu, jaki generuje teraz mój komputer w konfiguracji z RTX-em 3070 i naprawdę jestem mega, mega zadowolony, bo w końcu komputer nie męczy mi ucha. Postanowiłem też sprawdzić jeszcze dwa zestawy all-in-one, które wykorzystałem do tego buildu, mianowicie NZXT Krakena M22 i X53. No, myślę, nie będzie tutaj niespodzianką, że 240mm chłodnica radzi sobie dużo lepiej z moją i7-ką, no i byłem w stanie mniej więcej o 10 stopni obniżyć temperatury. I co, słuchajcie, finalne przemyślenia. Ja osobiście jestem mega zadowolony. No, może byłbym w pełni zadowolony, gdyby te wentylatory z Arctic Cooling mi się zmieściły do tej obudowy z 3070. Niestety się nie mieszczą. Może pokombinuję z jakimiś innymi wentylatorami. Niemniej jednak, nawet na ten moment z wentylatorami Deepcoola jestem super, mega zadowolony. Mam cichutki komputer, który nawet pod obciążeniem jest cichy, nie męczy ucha i jest do tego wydajny. Bo w sumie mam wrażenie, że wydajność minimalnie też mogła się poprawić przez to, że karta może trzymać wyższe zegary cały czas. Co do obudowy NR200, wydaje mi się, że jak na obudowę Small Form Factor jest to naprawdę bardzo dobra cena, bo zwykle obudowy SFF są naprawdę bardzo, bardzo drogie. Nieproporcjonalnie drogie w sumie do wielkości, jaką mają, tak? Jednakże naprawdę ten Cooler Master to jest jeden z najlepszych jakby w stosunku jakości do ceny, no i wydajność temperaturowa jest też jedna z najlepszych, jakie można mieć na rynku, plus super kompatybilność. Jeżeli ktoś z Was lubi malutkie komputery i chciałby sobie zbudować jakiś NR200, naprawdę gorąco polecam. Jeżeli ktoś z Was chciałby chłodzić powietrzem procesor, to można się skusić na NR200P ze szklanym panelem. Ktoś dla custom loopa też NR200P ze szklanym panelem i myślę, że będziecie naprawdę super zadowoleni. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że taki filmik z upgrade'u obudowy w moim komputerze Wam się podobał. Ja się bardzo cieszę, że go zrobiłem, więc no tak się chciałem pochwalić po prostu moimi przemyśleniami. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bajos!